odpalam. O nie. To ale... tak, generalnie. Pewnie zastanawiacie się, co to za dziwny napis po prawej stronie. Otóż tak, ekstremalnie zaniedbanie przez zagłodzenie. Nie wiem, czy wiecie, ale plaga ekstremalnie zaniedbał nasze zwierzęta. Nieprawda, nieprawda. Patrz, już a mówiłem mu plaga. Zapraszam na G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Chodź regularnie, by karmić nasze zwierzęta. Zobaczcie, co on zrobił. Zaniedbał, one są rozjuszone. Zaraz, ej, będzie chyba zaraz bunt ogólnie na naszym ten. Ale jest wściekły, nie? No, są strasznie rozjuszone. Weź plaga, daj im jedzenie, bo to przecież jest... Wrzuciłem im trochę. Okropnie się zachowałeś. No, zeżarły prostu... wszystko. No plaga, daj, no bo one nie jadły od tygodnia, nie jadły. O nie. Nie, ja cię kręcę, jak on zaniedbał te zwierzęta, nie. Dam im dwie jajecznice, dobra? Nie no, strasznie zaniedbałeś ogólnie. Ja! Nie wiem, co mam o tym myśleć ogólnie, plaga, no. Ej, ty też mogłeś się nakarmić, Vladi. Czemu ich nie nakarmiłeś? No ale plaga, ustaliliśmy, że ja jestem od podlewania roślin, a ty jesteś od karmienia. A i nie ma roślin w ogóle, Vladi. No właśnie. No właśnie. Nie było... Ej, patrz, jaki Pokémon! Dobra, go złapać. Nie, bo ja tutaj jajecznicę robię. A nie mam czym go złapać, dobra. To ja cię kręcę, ale będzie tytuł odcinka. No, masakra co nie, będzie. Że plaga zaniedbał zwierzęta na śmierć. Oczywiście, że plaga, no oczywiście. Dobra, gdzie masz tego Pokemona? Nie ma go, nie ma. Muszę zrobić Pokebolę. Ej, tam pokebole. Jest jakiś dziwny, widziałam. No właśnie, chcę go złapać, tego... ale nie mam Pokeboli. Ja no. Tak samo nie mam Pokeboli, o nie. Ja go biorę. Już pierwszy go co. O, tu jest drugi taki sam, dobra, nieważne. To jest ponoć jakiś dobry Pokemon. Tak? Bo widziałem, że ludzie z nim latają przy ręce. Kurde, ale ja nie mam w ogóle tych rzeczy, żeby tutaj Pokemony łapać. Ja muszę poczekać, wiesz żeby co? Pokopać, co? Bo też widzą, trzeba wytłumaczyć, bo my mamy, kupiliśmy sobie serwer, nie gramy w koopie przez Steama. I zapomnieliśmy dokładnie. Wyłączyć ten serwer przez tydzień. I to cały tydzień było włączone i te zwierzęta żyły i wszystko się działo, ale nas nie było. I ten cykl dnia i nocy cały czas leciał, więc... No, a w tej grze jest coś takiego jak system dni i one się zliczają i można sprawdzić, ile dany serwer tydzień tak, już ma. Ile już? Przez tydzień nas nie było. No i jakimś sposobem coś się stało z naszymi zwierzętami? No bo mówiłem, plaga, pamiętaj, żeby regularnie wchodzić na nasz serwer, żeby karmić zwierzęta, to plaga, nie ma takiej potrzeby. Tak było. Dobra. No i zobacz, cały czas one są głodne, plaga, weź nakarm nasze zwierzęta, bo one z głodu umierają. Ja to się zastanawiam, jak to na nasz świat wpłynie w ogóle, czy to coś się zmieni, czy nie? Nie, o, no, plaga, bez przesady. Co miałoby się zmienić? Plaga, no nie było przez tydzień. No i wróciliśmy po tygodniu, plaga. Dzień jak co dzień. Dzień jak co dzień, no. Tak, dzień jak co dzień i teraz po prostu wracamy do naszych, że tak powiem, regularnego działania. Dobra, złapałeś tego? Mam go! Złapałem tego, masz co go? Był nie bliżej. Lata. A nie, to... Bo dwa były, jest. Mówię ci, że są dwa. Tam jest jeszcze jeden, to, widzisz, tam daleko. Ja idę tego drugiego złapać, bo mam ochotę. A poczekaj, zobaczę tylko... A te, co są, rozumiem, w bazie, to one nie głodują, tak? Zawsze można też do bazy chować. One chyba, są wiesz? Schowane, tak, no. To one nie głodują. Chyba zawsze, nie. Tu widzisz, to też do bazy. Dobra, to wiesz co, no. Nakarmione są. Widzę, a co jest milion? Jeszcze w ogóle niektóre są głodne i depresję mają. Weź, plaga, się zajmij depresją zwierząt. To trzeba je głaskać, sami, no. Sami zobaczcie, plaga, co tu się stało. O, ja wam obniżę kamerkę trochę. O, zniknęło. Czemu to zniknęło? A ja tego mojego nowego pokłaskam. O, już nie ma tego. A, bo yes. W bazie, jestem poza bazą. O, zobaczcie, widzicie? Tak zaniedbał właśnie, tak zaniedbał niestety plaga tutaj nasze zwierzęta. No dramat po prostu. Śpią teraz, śpią. Ja cię kręcę. Ale one wszystko mają. Są głodne. O kurde, to jest dead dream. Ranne i czyli jakiś depresji. martwy sen. No i myk, martwy sen. Co? No, tak się nazywa, martwy sen. O kurde, on wali z jakiegoś... Z czego napierdziela? Z jakiegoś, z kurde, kuli. Promienia śmierci. Tak. Porąbany jest. Porąbany. Dobra, chyba go złapię. Tak, on jest... To jest chyba waleczny. Tak, zapałem Dead Dreama. To jest chyba jakiś waleczny. W ogóle ja zobaczę tak. W moim data buildzie, data paldeku. Co to jest za Pokémon? To on dark, to jest w ogóle mroczny jakiś. Mroczny Pokémon. O, Pokémon mroku. O kurde, on to dopiero jest mroczny, panie plaga, no. To jest maksymalnie mroczny Pokémon. No max, ale powolny ten jego atak. Na szczęście bandyta się nie rusza, więc jest okej. Okay. Całe szczęście. Trafiłem bandytę. Tak, on jest ten, ale...
Pokémon, ale w sumie ten, ty będziesz go wykorzystywał do walki, czy jakieś... No wziąłem go teraz do walki, by sprawdzić, nie, czy jest dobry. Ale ja mam mojego Macieja, to jest najlepszy do walki, tak mi się wydaje. Pewnie co tak. Robisz, Plaga? Walczę z potworami pod naszym tym, domem. To jest to wygląda, jakbyś walczył z potworami nie wiem gdzie w sumie. Nie, no widzę cię nawet, patrz. Tu jestem. No. Zabili mi Pokémona! Tego nowego. No, chyba nie jest taki dobry. Ale to nie, jak go zabili, to możesz go schować. To wiem. Ej, tu są jakieś dzikie świnie, ja też ich nigdy nie widziałem. No tu walczę z nimi właśnie, dwie świnie tu są takie ogromne. A te dzikie świnie to chyba też jakieś nowe, czy one były? Nie wiem. Ej, złap, nie, tego, ten ma mało życia, złapy go. Łapę. Dobrze. Tam jest drugi, jakbyś chciał. I ale też ja ma mało życia teraz. Dobra, spróbuję. Ale jeszcze, dobra, złapałem. Się uda. Walczy. Jej. 81. Dasz jest, radę. Dzika świnia złapana. Pięknie, gościu, ale jesteśmy trenerami Pokémon. Tak, trenerami Pokémon. Naprawdę nie. Najlepsi Pokémonowi łowcy. Tak nas nazywajcie, Pokémon Hunter. Tak. Jesteśmy zajebiści. Ej, jaki dzisiaj cel jest na dzień? Żeby potwory nasze zwierzęta nie miały depresji, musisz się nimi zająć. A to już mniejsza o to, one się poprawią jak my jesteśmy. A jak się głaszcze, że tak powiem? Czwórka i tam masz na samej górze, masz pet, ale też możesz podejść do jakiegoś i przytrzymać na nim, cztery na nim kliknąć i tam będziesz miał open menu. Cztery? Nie, no ja mam liście, jak podchodzę do jakiegoś naszych, no kurczaka na przykład. Może dlatego, że to są moje, a nie twoje. A. Jak podejdę, mam lift i czwórkę też. Open menu mam. Return to box, kliknąłem na niego. Nie, ja nie mam na przykład, chyba że ten śpi. Nie, no nie mam, w ogóle czwórki nie mam, mam tylko ten. Poczekaj, podchodzę, nie mam pojęcia. Dobra, no Starving, dałeś im jedzenie? No wrzuciłem im co miałem, a jak nie ma już, to ja nie mam. Nie ma ni już. No to trzeba zdobyć. No. Chyba trzeba, wiesz co, tutaj, bo one w ogóle nie dbają o te pola, przez to, że są wygłodzone. Tak. Chyba trzeba trochę podlać. Tutaj, wiesz, weź pomóż mi w podlewaniu roślin. Masz rację, trzeba zasiać i podlać i one wtedy będą miały co jeść. Wyhodujemy trochę jagód, ale to musi mi pomóc, bo to długo trwa. Tak, bo... tak zrobię, no. Ale bo mamy ten... gdzie jest ten podlewacz? No, śpi chyba, albo umiera z głodu, nie wiem, albo depresję ma w sumie. Poczekaj, tak, ubiera z głodu. Cześć, mam Pokemona, który do tego pasuje. Wiesz, jak się nazywa? Ja? Depresso! Idź! Patrz, on im pomoże. Widzisz? Dobra. Gdzie masz depresora? No, wszedł do domu Depresso. Depresso! I spójrz na niego, jaki on jest uśmiechnięty i zadowolony z życia. Ej, skąd masz Depresso? Złapałem w ostatnim odcinku, nie pamiętam. Depresso! Powiedziałem, że to będzie mój main Pokémon. Tak. Depresso, wybieram cię. I patrz, jak zasadzimy te wszystkie jagody, to ich będzie. Patrz, Depresso, będzie. Depresso pomógł słonikowi, co leje wodą i teraz on nam pomaga. A jak on ma zajęć Depresso? Co on takiego robi? Depresso, co może robić? Tak, co on faktycznie leczy ludzi z depresji? Pomaga im? On może kopać, przenosić rzeczy i robić rzeczy ręką, czyli tam w tym, craftingu. Ej, to fajnie ogólnie, powiem ci. To fajnie, fajnie, wiesz, no. Co robi Depresso? Co robi Depresso? Pije dużo kawy. Jeżeli aktywuje umiejętność, wypija bardzo dużą ilość energy drinków. I to sprawia, że jego prędkość się zwiększa. No nieźle. No. Skąd masz takie informacje? No tak można wyczytać, jak się wejdzie w danego Pokemona. W party i go klikniesz, to tam masz. Cześć, zobaczę. Napisane. Ale wiesz, nie wiem, czy ja będę go... Nie, jest Depresso, faktycznie jest. Ale ja nie mam informacji, bo ja mam tylko informację, jak go złapię, wiesz? A. Tak zauważyłem, jak ten, zauważyłem, że generalnie to jest coś takiego, no. Że jakby żeby ci paldech się aktualizował, ty musisz go złapać osobiście, tak. Co nie? Jak go zobaczysz, to masz tylko podstawowe, tak, a jak go złapiesz, to masz te jego umiejętności w ogóle, nie? Kurczę, ej, powiedz mi, a jakie zwierzątka harvest robią, bo na przykład teraz ja robię harvest, żeby ten red bar jest wydobyć, to, a właśnie, bo w sumie... Wiesz, jaki jest dobry? Jaki? Taka mała, zielona małpka, ona ma bardzo dużo umiejętności. Małpkę. No to musisz ją wyleczyć i ona będzie wszystko robić. Ona ma zbieranie. A ona na będzie pewno. Też, no ona też będzie nawet brała? Nawet się tu wyświetla, widzisz? O, przyszła zbierać, patrz. O, przyszła zbierać, tylko
Tylko właśnie, jak ona zbierze, to gdzie oni? Właśnie zastanawiam się, gdzie one zanoszą. Oni zanoszą do skrzynki. Jeżeli im zostawisz skrzynkę, to zanoszą. Tutaj jest skrzynka. A jak chodzi o jedzenie, to zanoszą do tego, do kupy z jedzeniem, czyli same ej, sobie no do miski. Dobra. A, no? Zanoszą do jedzeniowni? Tak, a, do faktycznie jedzeniowni. Zanoszą. Patrz, tak. On nosi. Zanoszą, faktycznie. Zanoszą, na pewno. Kurczę, to może same się wyżywią. Wyżywią się, chodzi, idziemy na przygodę. Musimy spotkać dobra. Więcej Pokemonów. Idziemy na przygodę, na polowanie, Pokemonowe polowanie! A, bo może, to może sobie poczekaj, weźmy tylko, to Pokebole. Poczekaj, tylko jedzenie zrobię, tylko jedzenie zrobię. W o, takim razie. Wiesz co mi widzowie pisali? No. Nie uwierzysz. Dawaj, co pisali? Łapanie Pokemonów daje więcej ekspa niż zabijanie Pokemonów. Tak? Naprawdę? No, tak, opłaca się łapać nawet do 10 takich samych, bo wtedy masz takiego boosta do ekspa na 10 pierwszych złapanych Pokemonów tego samego rodzaju. No. A, czyli tych samych się opłaca nawet tak, łapać? Tak, do 10 sztuk tego samego łapiesz i masz boosta wtedy. No. A poza a jak, tym... i na czym polega ten boost wtedy? Że co, że więcej łapiesz ekspa. Tego... Więcej ekspa dostajesz niż byś normalnie dostał. Tak, po prostu. O, fajnie. Ale wiesz co, ale dobra, to jest jakiś pomysł, możemy łapać. No. Tylko wiesz co jeszcze bym zrobił w takim razie, jak już idziemy tym tokiem rozumowania. Ebreso. W takim razie fajnie będzie też no. Zrobić więcej pokeboli po prostu, bo ja na przykład mam tylko 2 w tej chwili. No trzeba zrobić, ja też nie mam. O, ktoś tu czały robi, ale nie wiadomo kto, bo się zacięło. Ten pomóż im w depresji, plaga. Próbuję. Ale to nie jest takie łatwe, jak ci się może wydawać. No to jest proces, no. Patrz, na przykład Jelonek śpi w dzień teraz, no nie? No, on walczy. O kurde, za dużo mięsa zjadłem, a miałem tylko jedną zjeść. No dobra, zdarza się. Dobra, ja zobaczę. Tutaj ktoś w ogóle strzał robi. Się, to ja skończę je, żeby zwolnić. Poczekaj, a masz ten Paldium Fragment? Bo ja nie mam. Masz trochę pokeboli. W kamieniach musisz je kopać. Ja mam 5 pokeboli tylko. A, ja mam tylko 2 właśnie i nie mam... W ogóle... Tych badiumów nie mam w ogóle. To musimy to zejść na dół. Tu przy rzece są i w rzece widzę też są jakieś niebieskie. One z kamieni dobra. Zwykłych wypadają, plus są jeszcze źródła tego paludiumu. Dobra, dobra. Idę i schodzę tutaj, schodzę na dół. Ale ze zwykłego kamienia też wypadają. Dobra, jestem tu na dole, ale tu nie widzę tego paludiuma nigdzie. Taki powiem niebieskie ci, kryształki. A jak ale nie, to kop nie zwykłe ma. Kamienie i też a nie, wypadnie. Są, faktycznie jeden jest. Tam przy rzece Paldiuma znalazłem. O, faktycznie, po prostu sobie leżał, ale jednego tylko znalazłem. A, no dobra. No to musimy iść na przygodę po Paladiumy. Tak, na przygodę. Tutaj ci syndikat sobie walczy. Gdzie jesteś, plaga? Tutaj? W bazie. Co? No dobra, schodzisz tu do mnie? Mogę przyjść. Nie ma problemu. Co trzeba zrobić? Musisz ten, no zejść tutaj po prostu. Okej. Okay. Hej, chociaż wiesz co? Chociaż wiesz co, plaga? No tu bo nie ma schodów. No bo nie dokończyłem, byłem w trakcie produkcji. Ale jaka pułapka, na górze jest ich trochę i na dole ej, jest ich trochę. Ej, w ogóle coś tu się jestem, odwaliło, cześć. Bo mi się wydaje, że to było bardziej skończone, dziwne. Nie, no nie było. Nie, wiem. Nie było? No to będę musiał skończyć. Ej, wiesz co, ale chyba w sumie to wrócę jeszcze do bazy, tak sobie myślę. Bo jeszcze odło za dużo rzeczy mam ogólnie, wiesz? A, no to prawda. A tak, faktycznie, czasami jest Paldium Fragment, no widzę, czasami się zdarza. Jest, a poza tym są takie małe niebieskie skałki i z nich tylko Paldium leci. O kurde, to taki fart byłoby na takie trafić, panie no, Plax. No są niektóre miejsca na mapie, że ich jest pełno, że jest 10 obok siebie. Tylko tak? Musimy je znaleźć dobra, wtedy się idzie. To wiesz co, to zaczekaj jeszcze, ja pójdę jeszcze do bazy na chwilę. Dobra, ja tu jestem na dole i się ej, ale dobra, rozglądam. Chyba nasze jakby starving pomału przestają głodować, umierać z głodu nasze zwierzątka, na wiesz pewno, Plaga? Na pewno, no. Jakby nie patrzeć, to zadbaliśmy o nie, no nie? Tak, tak, dba, no Plaga średnio, ale ja to dbam. Ja mam taką zasadę właśnie, żeby dbać o zwierzątka, no taki właśnie jestem, że tak powiem, no a plaga, no z plagą, wiecie jak jest, z plagusem różnie, no różnie, dobra, poczekaj, różnie. Włożę sobie tak, kamień sobie tu zostawię. Depreso, do ataku! Depreso, ataku! Depreso dobrze atakuje, ma takie szybkie tak, kulki, dobry nie jest. Taki powolny jak tamten, no jest niezły. No ale ja jednak Macieja mam. Co nie mimo wszystko, to jakiś mi się Depreso podoba. Naprawdę a, fajne. Podoba ci się? Tak, moja stylowa Pokemona totalnie. Ładnie wygląda. Ej, w ogóle prawie nic nie mam przy sobie i tak mam 115 kilo jakby. Chyba, że te wszystkie przedmioty, które noszę w ten, noszę przy tym tyle ważą. Że twoje sprzęty jakieś, nie? O, to też by zauważyło. A weź sobie w umiejętnościach zwiększ maksymalną wagę. Robiłeś to już? Tak, trochę zwiększałem, Więcej, bo to jest najbardziej potrzebne w sumie. Tak? A no nie co jakieś obrażenie i tak dalej?
Ale po co? Od tego masz Pokemona, żeby walczył. Dobra, no w ogóle ten, gdzie jesteś, Flax? Wracam do bazy, tylko dookoła, bo nie ma schodów. A, no właśnie, bo schody jeszcze to jest bardziej złożone produkcje, żeby tak, wiesz, od razu było. I łapię te małpki, bo są dobre, no nie? Poczekaj, wiesz, teraz biorę te dwa jagody, bo widzę, że małpka, tak zanoszenie z tych jagód to ma problem i dam im tutaj. To będą mieli trochę żar. Jak oni się na żarcie rzucają od razu, powiem ci. Troszkę głodni chyba są. Nie jakoś bardzo, ale trochę chyba tak. No, rzucają się na żarcie, jakby nie wiadomo co chodziło. Przecież oni zaraz to zjedzą, ledwo dostali jedzenie, już zaraz to rozpierdzielą. No. No zaraz nie będzie tego jedzenia. Jakbyście sami sobie zadbali i robili, to nie byłoby problemu. Dobra, no powiem ci, że prawie się najadłeś z tego, co widzę. Plaga, czekam na ciebie. Jestem tu obok. Dobra, jestem. Plaga, no. Pójdziemy na poszukiwanie Pokemonów? Tak, tylko zostawię też rzeczy i możemy iść. Dobra, to zostaw. Nawet mam parę jagód dla naszych Pokemonów. Kurde, a dobra. To dam. To daj im jagody, daj, bo one są, no tak powiem, rzucają się jak na jakieś mięso. No, nic dziwnego. Tak, zjedzcie trochę tych jagód, bo jagodki zdrowe są. Robiłeś Pokemonów dużo? Poczekaj, no właśnie tam z resztę stole robiłem, A, no to ja ci robię, masz. A, no właśnie, to tutaj właśnie zacząłem robić i... Tak właśnie myślałem. Myślałem, że mi dokończy ta małpka, ale... No, leniwa jest. Dobra, troszkę zrobiłem, nie mam tyle co ty z tego co widzę, mam 6, a ty masz więcej dużo, kurde. Ja bym miał 7, no. Teraz mi się skończyły, bo trochę połapałem po drodze. Ale no, spoko, nie ma problemu. A ile można mieć w tym pokebolku? Czego w pokebolku? Ile możesz mieć w tym pokebolu? Świnia, w ogóle świnia jest dobra od czego? Ile możesz mieć przy sobie Pokemonów? Tak. Przy sobie 5 i później reszta ci wraca do bazy automatycznie. Mining. No, automatycznie do bazy wraca i co, jest tutaj w tym składzie po prostu? Tak, i oni trafiają automatycznie do składu i nie musisz się przejmować tym. Po prostu wszystkie spoko, więcej fajnie. Niż 5 już lądują w bazie z automatu. Więc możesz łapać ile dobra, chcesz. Plaga, chodź, dobra. Idziemy na jakieś... To chodź, poszukamy miejsca z tym paladium. W wodzie najlepiej szukać. Dobra, to chodźmy, to idziemy w tą stronę? Tu nie, idziemy? Wdłuż wody chodź. Tutaj, pójdziemy wzdłuż dobra, tych jeziorek. To pójdziemy wzdłuż wody, wielka wyprawa! Dobra, chodź! No i co? Jestem. Depreso, i! Depreso, atakuj! No. Dobra, albo łapiemy jak leci, czy idziemy na jakieś lepsze szukać? No ja bym poszukał tych kryształów przede wszystkim, żebyś miał dobra, czym łapać. Dobra, bo pytanie ty na przykład, a gdzie pokazuje ile złapało się danego rodzaju? A nie wiem, chyba musisz sobie wejść i sprawdzić po prostu. Ale jak będziesz dostał tego bonusa, to będzie napisane, że to jest. A jest, faktycznie, zobacz, jak najedziesz w paldeku, to masz ile złapałeś danego rodzaju. No, faktycznie. Widzisz? I tam jest od razu. Czyli warto, dobra, to będzie trzeba trochę expić takim razie. O, jest samych. Capture bonus na dole, no. A to jest coś takiego, że masz ogólnego boosta do łapania expa, tak? Że jak złapiesz 10 rodzajów tego samego? Po prostu dostajesz bonusa za 10 pierwszych z danego rodzaju. Za 10, a później już nie dostajesz. Okej, kumam, no to dobra. To muszą być z tego samego rodzaju. Jak ale złapiesz. Trzeba zanić takiego kurczaka, bo on no, właśnie jest. Go złapałem. Ale no też patrz na jakie one mają poziomy. Ty masz 7 poziom, a one mają 3, więc nawet jakby były niezranione, to i tak już masz dużą szansę, żeby złapać. No wiem, ale ej, nie złapałem, miał 90 coś i go nie złapałem. No dobra. Bez jaj. Rozumiem. No, 97% chyba miał i się nie złapał, kurczak. Okej. Okay. Co za gałga, dobra, mam. 70%, a 17. No Depreso, nie zabijaj go. No zabił Depreso! Go, ale go no bo depreso jest bardzo... Ej, tu są w ogóle jakieś jagodowe drzewka chyba. A? No ej, to zbieraj, bo to będzie miał ten... Tu bardzo dużo jagód mieli. Jest, no ogromnie ta, dużo. Weź to zbierz, wow. Bo to będą ci mieli, nasi towarzysze. To prawda. Oczywiście, dobra, ja połapię trochę tych kurczaków w takim razie. Łap kurwa, wszystko. No za mocno uderzyłem, no ja pierdykam, no nie da się, dobra. No owiec trochę połapię, bo owiec tu mam 5, bo tam zadanie kiedyś robiłem, to łatwo, no. Łatwo będzie. Tak. I za kolejne 5 masz bonusa. Super sprawa. O, złapałem kolejnego słonia do podlewania. Nice. Dobra, złapałem owce. Nice. Ty. No hurtem ich łapię dobra. Dzisiaj. No tak, no ja tak samo trochę tak łapię, ale jak mówisz, że są pusty, to warto w takim razie. A. Jakiś kativa, kativa jakiś... złapałeś? To ribany znalazłem, jakiś różowy króliczek taki.
Chodź do... Dobra, ja złapałem jakiegoś kativa. Pierwszy raz widzę takiego Pokemona, pewnie jest mega potężny. Na pewno. I co, jak masz więcej, to one do bazy wracają wtedy automatycznie? Tak, tak, automatycznie. Nieźle, o, skończyły mi się pokebole, o nie. To ile ich złapałeś? No, miałem tylko 7, to wcale nie jest tak dużo, a nie zawsze się złapie, nie? A, wiesz. No tak, bo ty ich pewnie nie raniłeś też, co nie? No raniłem, tylko że nadal tak, wiesz, czasem się nie złapie, nie? Wiesz jak jest, to nie jest łatwe życie takie trenera. A ile miałeś procent? Bo ja na przykład tylko 10% mam, jak nie jest zraniona owca na przykład. No zależy jaki jest level, nie? Zależy wszystko od wielu rzeczy, ale już tak, wracam. Ale ile procent, tak mniej więcej? A nie, nie pamiętam. Już wszystkie pokebole skończyłem. Możemy iść dalej poszukać tych kryształków, ho. Poczekaj chwilę, bo pozbieram trochę tych roślin, dobra? Dobra. Tych roślin trochę pozbieram. No, powiem, znaczy jagód, żeby wiesz, żeby potem jak wrócimy, bo to jest pepa, całe jezioro z jagód, weź trochę pozbieraj tych jagód, no bo ja to będzie jak... Jestem tutaj, trochę dalej, będziemy wracać, tu jest boss! Boże, oj, jaki jest ogromny! Bossa... Ej, ale to na bossa chyba nie damy rady, plaga, no wiesz? No nie, ale chodź zobaczyć, podziwiać go możemy, jaki jest wielki. No, dobra, już idę. Ma tylko 31 level, już na spokojnie. Idę. Ej, a właśnie, a ten, a w ogóle ci te zwierzątka nasze ekspią, jak przy nas są po prostu, tak? Tak, jak go masz w kieszeni i robisz rzeczy, to on dostaje ekspa razem z no tobą. No dobra, ale to jest coś takiego, warto w ogóle, żeby on ekspił, jak ich się nie będzie używać? Chyba nie. No jak ich nie będzie używać, to pewnie nie, lepiej ole trzymać boss, te, co chcesz używać. Nie, no, ej, on 30, nie no, plaga, on 30. No patrz, Depresor sobie da radę na pewno z nim. No, popatrz. Ale to... Depresor, dobra. Idź! Depresor, atakuj! O, patrz, walczy Depresor z nim! No, patrz, dobra, patrz. Dobra, patrz, Depresor używa swojego... Depresor, wróć! Blacie, uciekaj! 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 Szybko! Blaga! O nie! Uciekaj! Biegnie na mnie! O nie! Jaki wielki! Nie, biegnie na mnie na pewno! Na mnie! Na 100%! Ta, bieg na ciebie, Blaga! Dobra, zdudził się, o nie, ale mało brakowało, dobra! Plaga, bo zaraz zaczyna się coraz mroczniej, więc możemy pomału wracać. Ciemno. Tak. Co nie? Ja tu jeszcze, poczekaj, jeszcze tego kurczaka złapię, bo chyba mam jeszcze pokebole. Ja nie wiem w sumie, jak to sprawdzić? A nie mam, żartowałem. Ja mam. Dobra, to chodź, Plaga. Bo ja już nie mam pokeboli. Wracamy, chodź. Dobra, już. Jestem, obok ciebie. Co ty robisz, jak nie mam pokeboli? Znalazłem dwa pokebole w krzakach. Patrz. Ty farciarzu. Można znaleźć też gotowego Pokemona na trawie, no. Ty farciarzu. Dobra, to jeszcze tu jagód trochę pozbieram. Tak, muszę iść w stronę domu. W końcu wiesz, w końcu nasze zwierzęta będą miały jedzenie, co nie? Więc ja tutaj też pozbieram troszeczkę. Biedny Depresor został pokonany jednym atakiem. No niestety, no nie musisz przyznać, że... Nie... co to? Nie, co to są te skrzynie takie? O, tu się otwierało... Są różne skrzynie. Niektóre są na klucze. A to się nie otwierało z jakiejś specjalnej rzeczy, właśnie? Tak, do niektórych trzeba klucze, a do niektórych nie trzeba. O, do tej nie trzeba było. Podniosłeś sobie. I od razu znalazłem dwie do łapaczy, nie? O kurde, zajebiście. To mogę złapać coś. Możesz. Ja biegnę do domu, bo jest strasznie ciemno. Tak, właśnie widzę, że jest ciemnica straszna. A tu pochodnie dało się robić? Nie wiem nawet. Dało się, ale to trzeba przy stole chyba, nie? O, tego złapię. Tego gałgana, co tu se chilluje bombę. Kative! My! Kative! Bardzo fajny Pokemon, kotkowaty. Tak, Kative. Pokemonowy. Super sprawa. No, o, chyba się złapię. No i mamy Kativkę. No. Nice. Bo Pokeball leży obok naszego domu. Tak, Pokeball leży. No, podniosłem dobra, sobie. Jeszcze zabiję jednego kurczaka, mam jeszcze jednego slota. O, ile one jajek narobiły. Trzeba im zlecić gotowanie. Szkoda tego, najlepsze jest to, szkoda, że te Pokemony o siebie nie dbały, kiedy wiesz, kiedy nas nie było i nie robiły sobie żarcia, co nie? Powinny tak zrobić. Powinno być, że my przychodzimy, a tu jest pełno jedzenia. Tak to powinno wyglądać. Dobra. No ale to widać, jakie one mają priorytety właśnie. Tak, priorytety żadnych. Zamiast gotować, to wpadały w depresję. Bez sensu. Dokładnie, zupełnie. Trochę żałosne. No. I tutaj wiesz co? I teraz będzie trzeba zmodyfikować trochę bazę właśnie te schody zrobić. Ale to, no, to wymaga czasu takie schody To nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy. Dobra, Plaga, ja wracam do bazy. Chodź od razu spać, żeby nowy dzień był. Już, robię pokebole. O ty. Już, mogę się położyć, śpię. Zrobiłem kilka pokeboli od razu, żeby się odciążyć. Kładę. Ja też się już kładę. No, idę w kimko. Chodź. No i zasnąłem, Plaga. Zapomniałem Depresor do leczenia wrzucić, niestety.
Dobra. A to w twoim Wung chyba też trochę się regeneruje, czy o, nie? O, rzeczywiście, ma całe zdrowie, czyli no, spał ze mną po prostu. No, się też regeneruje, i... no. Dobra, robię tak. Ja oddaję te swoje Pokemony. Ja też niech kilka będzie. Oddam. Do levelowania wziąłem 3. Tego dużego konia. Tego depresa. Ja właśnie, bo to możesz kilka w sumie levelować. Dobry pomysł. Tak, bierzesz najlepsze ze sobą i levelujesz. Dobra, to ja tego Dead Dreama wezmę. Właśnie, Dead Dream. A gdzie jest mój Dead no, Dream? No, i świnię wezmę wielką też do levelowania. Niech będzie. A ja wyobraź sobie taką owcę wylevelować na 30 level, jak ona była potężna, łapiesz? No. To byłaby super owca, legendarna owca to by była. To by było naprawdę coś. Co nie? A już nie są głodne, patrz. Ale nadal mają depresję, weź się poprzytulaj. A ja tych nie mogę przytulać, nie wszystkie się da, chyba tylko się da przytulać te, wiesz. Smutne, patrz, widzisz, wziąłem czwórkę na nim. Mam, tam z jego. A masz jest czwórki? Teraz, faktycznie. Jest. Może to musi być to twój. Jest? Jak to tu jest? No, pet. Pet. I on go wtedy głaska i zadowolony. A faktycznie. No. A, bo one mają sanity właśnie, bardzo niskie, no. A gdzie jest sanity? W którym miejscu? Mają taki wskaźnik na sobie, jak je głaskasz, to pokazuje na dole. 15 na 100. 15 na 100, faktycznie. Jak głaskasz go, to ci się wyświetla. Ta, a jak najedziesz, to też widać w sumie, no. Dobra. Ej, widziałeś, że da się taki obrót robić? Patrz na to, plaga. Patrz, co zrobiłem. Widziałeś, patrz. Ty jak? Czym? Widziałeś? Kontrolem. Nieźle. No. A to w walce. Dobra, poczekaj. No. Bo ja sobie też teraz zrobię trochę tych. Trochę tych pokeboli, wiesz? Dobra, rób. Jasne. Ja mam już 8. To jest to właśnie, bo ty masz jakąś... Ty jakoś szybciej te pokebole robisz. Ja nie wiem, jak ty to robisz. Jesteś super łowcą plagą, no. To prawda, jestem super łowcą. Super łowca, plags. No, ale to muszę się akurat zgadza. Że powiem ci, że naprawdę nasza baza zaczyna przypominać do prestiżowych hoteli milion gwiazdkowy ogólnie, wiesz? Tak, tak. To tutaj teraz, wyjąłeś mi to z ust dosłownie. Ale teraz mi brakuje jeszcze drewna, no. Oczywiście. Ach, standard. A tutaj przypadkiem drewno ktoś nie zasiekał? Nie wiem. No tu jest w skrzynkach, drewno, o tam leży drewno obok skały. Gdzie? Za darmo. Przy naszej bazie zaraz. Nie wiem, gdzie ty jesteś. No przy naszej bazie, gdzie leży? Widzisz mnie? Tutaj, gdzie? Patrz, tu pod ścianą, patrz ile drewna. Ej, kurde, czemu tu leży drewno? No bo Pokemon ściął i on zostawił, a one nie zdążą znieść, bo one po jednym tylko znoszą. Więc ty podchodzisz no, i bierzesz nie, wszystko. No źle, rozleniwione. Palę się! Plaga, przestań się wygłupiać! Zgaś mnie, słoniu, szybko! Plaga, przestań się wygłupiać! Nie, palę się! No, powiem ci, że ostatnio te nasze zwierzątka coś się obijają, tak zauważyłem. Oj, no, to prawda. Dałem zlecenie temu ognistemu i nie wiem, co on robi. Nic nie robi, chodzi sobie tylko. Chodź tutaj. Ognisty jest od robienia jedzenia. On jest od jedzenia, wiem, ale nie chce robić właśnie. Mówię, że mu zleciłem, a on nie przyszedł. A, dlatego, że jest smutny, wiesz? Jak jest smutny, no to właśnie, one nie chcą pracować. No właśnie, mówię, że strasznie się zachowują. I on w ogóle, ale to jest twój. To jest mój? Pokaż go. To jest twój, musisz go pogłaskać, bo inaczej pokaż, to... daj go. Tu jest. Weź go pogłaskaj no, trochę. No faktycznie, dobra, pogłaszczę go trochę. Masz. Głasku, głask. Dobra, pogłaskałem go troszeczkę. Już mu lepiej troszeczkę chyba, czy nie? Nie. Ile to tak? A nie mogę go... Jest jakaś... Jak nie będę cały czas głaskać, to co? To będzie cały czas lepiej? Chyba tak, bo o to chodzi, nie? Zawsze możemy je podmieniać też, nie? Jakby tam. Ale myślę, że da radę. Widzę, że ten ma już 18. Chyba da radę. Trzeba będzie im imiona w ogóle zrobić, wiesz? No, ten też. Tak mi się wydaje. Ja nie wiem, wszystkie te zwierzęta są smutne, nie wiem, o co chodzi. Ja też nie wiem, o co chodzi. Cały tydzień mogły same sobie żyć i... Dokładnie, całe życie mogły sobie żyć. Jak żyją na wolności, to co, też są smutne? Właśnie, wtedy nie są. To. Dobra, co, idziemy dalej? Ale dobra, to już koniec odcinka jest, patrz! Już? Koniec tak, zadbaliśmy o zwierzęta, bardzo długi odcinek, pół godziny. A, bardzo długi odcinek, nie, dobra, to elo! Elo, papa!